innych jednostki służby zdrowia, którą jest Medcol w Zielonej Górze, a więc 24 stycznia tego roku otrzymaliśmy jako Zarząd Regionu zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia takich przekształceń organizacyjnych, które w swoim końcowym, powiedzmy, celowym działaniu miałoby doprowadzić do połączenia ze Szpitalem Zielonogórskim i zgodnie z ustawą o związkach zawodowych powinniśmy, albo inaczej, mamy prawo wydać opinię w tej sprawie jako organizacja reprezentatywna związkowa. W obecnym czasie dział prawny przygotowuje taką opinię i w terminie wyznaczonym, tam 30 dni, na pewno taką opinię przedstawimy. Przedstawimy opinię negatywną, mówię już dzisiaj, gdyż zebrany materiał przez Zarząd Regionu, jak i też organizację naszą związkową Medcol jednoznacznie wskazują na to, że działania podejmowane w stosunku do tej jednostki służby zdrowia, publicznej jednostki służby zdrowia, są tak daleko idące, że w swoim ostatecznym działaniu mogą doprowadzić do jej likwidacji.